Witam Was. Dzisiaj mam tutaj prawdopodobnie serię testową z modelem do składania Nessy 522. Skala 1.12. Z tego co tu już niektórzy poobliczali, jest to błąd. Po wymiarach wychodzi, że to jednak jest skala 1.8. I tradycyjnie mamy tutaj gazetkę, części do składania i taką planszę reklamową. Aha, jest to seria, kolekcja z wydawnictwa Asher. Więc no, mamy tradycyjnie, jak we wszystkich tego typu tutaj modelach, w pierwszych numerach taką planszę z opisem. Produkcja, wymiary, zapowiedź następnego numeru. No i tak to wygląda. Czyli mamy gazetkę. Zaraz pokażę, co tutaj jest. Buduj model hurtowej furgonetki. No i tutaj mamy gazetkę. W środku tradycyjnie rzeczy reklamowe i propozycja zamówienia kolekcji. W prenumeracie mamy trzeci numer gratis z kołem. No wiadomo, że to rozdrobnione. No dobrze. Tutaj mamy gazetkę, która mówi o historii Nessy, również o modelu. Funkcje sterowane pilotem, czyli coś na wzór Poloneza, jak oglądaliście moją serię tutaj ze składania tego modelu. No i ogólnie taką sprawy opisowe. Takie. Gazetka, gruby papier, fajnie wydana, jak to z wydawnictwa Asher. To samo co w Trabancie, najpierw jest omówione części, instrukcja montażu. Opisana bardzo fajnie, czytelnie. Duże rysunki, linie nawet poprowadzone, gdzie co jak składamy. No i historię zakładu FSO, nawet próby. Również samochód pochodny, czyli Żuk. No i tyle tutaj w formie w gazetce. Na pierwszej stronie zdjęcie przedstawiające model. No i rzecz najbardziej interesująca, czyli części. Oczywiście wyprodukowane w Chinach. Produkt wydawniczy na licencji Fabryki Samochodów Osobowych. Duży napis, we Fiacie mamy hologram licencyjny, no tak to tutaj nam wygląda. No więc zaraz otwieram tutaj ten blister z częściami, gazetkę i zobaczycie, jak się składa te części z numeru pierwszego. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i pozdrawiam. Aha, i jeszcze dziękuję tutaj koledzy z forum Motoshow Miniatura, który przesłał mi właśnie ten pierwszy numer, ponieważ to akurat w moim województwie jest niedostępne. Serie testowe puszczają w określonych tam miejscach, nie wiem czemu, nie wszędzie, może myślę, że akurat tutaj ludzie byli mniej zainteresowani. No tak to jest, no. Seriami testowymi to samo było ze starym 266, którego też nie udało mi się nigdzie znaleźć. Dobra. Dzięki i zapraszam do obejrzenia filmu. Thank you.
pasuj 1C kratownicę do 1A przedniej części karoserii i zamontuj przez 1D uszczelek przy pomocy 5 śrub AR. Dopasuj 1E logo do 1F podstawy logo. Dopasuj 1E logo oraz 1F podstawę logo do przedniej części 1C kratownicy. Przymocuj 1G podkładkę logo do tylnej części 1C kratownicy oraz na wtyki 1E logo i 1F podstawy logo. Dopasuj 1B zatrzask do wtyku 1A przedniej części karoserii. Dopasuj 1H tablicę rejestracyjną do 1A przedniej części karoserii i zamocuj przy pomocy dwóch śrub AP. Siódmy, przednia część karoserii przed zamą UV, czyli widok ogólny. Zamontuj 1L soczewkę prawego światła głównego w 1M ramce prawego światła głównego. Zwróć uwagę na kołek orientacyjny oznaczony niebieską strzałką. Dopasuj 1M ramkę prawego światła głównego do 1M reflektora prawego światła głównego. Zamontuj obudowę prawego światła głównego na 1M reflektorze prawego światła głównego. Zwróć uwagę na nacięcia orientacyjne oznaczone niebieskimi strzałkami. Prawe światło główne przed zamontowaniem. Zamocuj 1I soczewkę prawego kierunkowskazu w 1J ramce prawego kierunkowskazu.
dopasuj obudowę 1K reflektora prawego kierunkowskazu do 1J ramki prawego kierunkowskazu. Tak to wygląda. Czyli mamy złożone wszystkie części. No i 15, 16 schemat montażu. Czyli w sumie to co tu po kolei, instrukcja bardzo czytelna, można powiedzieć. Mamy lampy, kierunkowskaz i przednią atrapę.